Hatta kaç ne edeceğim lan benim. Ah, mar. Bu da başı. Ay şey bedem o sukiye ne kadar çişi bana ben ya koyuyordum. Видишь, что у меня такая красочка, ну то ладно. Да. Что за кропинство? Может так, а то? Ну. Так тут пофолдована, коронки. Нет. Ну, это такая беза. Чай. Папа. 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 Супер, нет? A my kiedy? Cicho się. Do dzisiaj pamiętam twarz tego dziecka. Ale ta piękna chwila wydaje mi się teraz tak odległa, jakby zdarzyła się w innym życiu. Oglądając ślubne sukienki, nawet nie podejrzewaliśmy, jak szybko nasze plany legną w gruzach. Zosia jechała do Wrocławia po dokumenty potrzebne do ślubu. Jest. Który? Nie, to będzie ten. Tu? Tak. Daj. Pa. Pa. No, trzymaj się. No, do zobaczenia. Nie koniec świata, nie? No. Jestem za 4 dni. Idź, szukaj przedziału. Pa. Pa, cześć, trzymaj Cię się. Cię usmarowała, żelinko. Pa, no. Trzymaj się. I zadzwoń jak będziesz, dobra? Zadzwonię. Pa, cześć, trzymaj się. Uważaj na siebie. No. Cześć. Siadaj. No. Cześć, pa. Pa! Gdybym pojechał razem z nią, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale przekonała mnie, że nie warto zwalniać się z pracy. Można by gdzieś iść wieczorem, nie? Paweł, zaczekaj! Co jest? Co mieć robić? No nie, mam jeszcze sprawozdanie do zrobienia wprawdzie. Zosi nie ma, ale... No to jak nie ma, no to... To chodź z nami! No. Śmiewarek. Chodź, zobaczysz. Chodź. Rzeczywiście zamierzałem tego wieczoru pracować, ale nie chciałem wyjść na sztywniaka. Pomyślałem, że wypiję z nimi kolejkę i urwę się do domu. Pierwszy raz w życiu wracałem do domu z przypadkowo poznaną dziewczyną. Cel jej wizyty od początku był jasny.
czułem do siebie obrzydzenie. Byłem żałosny. Chciałem jak najszybciej zapomnieć o całym zdarzeniu, ale wiedziałem, że to nie takie proste, jak wypranie pościeli. Zosia wróciła po kilku dniach. Była taka szczęśliwa i stęskniona. Nie mogłem spojrzeć jej w oczy. No, dlaczego ty jesteś taki zamyślony? Od mojego przyjazdu w ogóle mało rozmawiasz. Nie wiem, wiesz, myślę, że się trochę denerwuję tym ślubem. No jakim ślubem? Przecież wszystko jest gotowe. Ty chyba się nie rozmyśliłeś, co? Trzeba koniecznie zaprosić wujka Zbyszka. No, nie da rady, bo wiesz, ja wiem, że on będzie podrywał wszystkie ciocie, babcie i różne panie w średnim wieku, które zaprosimy, ale on przynajmniej rozbawi towarzystwo. Wiesz, jak on tańczy wspaniale. Że będzie tak, jak chcesz. Chciałem, aby między nami wszystko było jak dawniej. Wiedziałem przecież, jak bardzo ją kocham. Idziesz? Dlatego starałem się okazać jej jeszcze więcej zrozumienia i czułości. Jakbym miał jej wynagrodzić tę zdradę, o której nic nie wiedziała. Z upływem czasu mój erotyczny epizod wydawał się coraz bardziej bez znaczenia. Po kilku dniach, gdy już prawie zdążyłem o nim zapomnieć, zacząłem mieć dziwne dolegliwości przy oddawaniu moczu. Czekała mnie przykra wizyta u lekarza. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Proszę, nie posiadaj. Dziękuję. Mam taką prośbę na przyszłość. Proszę zostawiać kurtkę w szafie. Dziękuję. Co pana do mnie sprowadza? Pana nazwisko? Kubicki. Co się stało? Proszę pana, mam taki problem. Narzeczona wyjechała i po prostu przydarzyła się taka durna przygoda. Miałem taki przygodny, jednorazowy kontakt seksualny. Lekarz rozpoznał rzeżączkę. To jednak nie było najgorsze. Uświadomił mi, że podczas tamtej przygody mogłem zarazić się wirusem HIV. Gdybym użył wówczas prezerwatywy, ryzyko byłoby znacznie mniejsze. Musiałem poczekać 3 miesiące, aby zrobić badania w kierunku HIV. Cały czas myślałem o Zosi. Przecież istniało ryzyko, że nieświadomie zaraziłem także i ją. No niestety, wynik jest pozytywny. Stwierdzono obecność przeciwciał w surowicy, a to oznacza, że jest pan zakażony wirusem HIV. Nie mogłem mieć pretensji do bezdusznego losu. Sam byłem wszystkiemu winien. Teraz musiałem powiedzieć o wszystkim Zosi, o tym, że jestem zakażony i że przez własną głupotę mogłem ją także zarazić. Nie mogłem znieść tej myśli. Przecież tak bardzo mi ufała. Miało być inaczej. Nie brałem narkotyków. Nie korzystałem z usług prostytutek. I byłem wierny dziewczynie. No, oczywiście oprócz tego jednego razu.